Siema, witam ponownie w Eposzku. Ostatnio skończyliśmy na 12 poziomie. Także co, lecimy dalej. Kolejne questy są prowadzą do biblioteki. O, znowu jest kolejna jaszczurka. Tym razem złota. One chyba zawsze to samo dają, czyli jakieś tam materiały. Ale z item mam jeszcze... O, chociaż setówka poleciała. Ale ta setówka to raczej lipa będzie. O, z itemów też nic chyba ciekawego. Ryczki. O, i level up. 13 level, także lecimy dalej tutaj. Przyzwanie burzowych wron. Chciałbym zobaczyć te wrony. Tego wilka w zasadzie to bym nie potrzebował. Ale chcę zobaczyć, jak te wrony działają. Dobra, bierzemy questa. No i tyle. Ten quest jest do oddania i później do pracowni będzie trzeba iść. Także oddaję tego kościka, cyk. Punkcik, rękawiczki. Cyk. I tu już mamy full, także będzie trzeba iść w coś innego, ale to się pomyślnie, będę miał punkcik. To jest... O, idealnie. Bo to jest pod minionki. Także git, a tego nie chcę. Dobra, czyli idziemy po tego drugiego questa teraz. Dobra, jest kolejny level na skillach. Czyli tak, tutaj chciałbym dać w... Szedłem szansa na zatrucie. Czas trwania zatrucia. I chyba tutaj w to miałem iść. Tak, pójdziemy sobie w to. Czas trwania zatrucia. Albo może jeszcze tutaj w szansę na zatrucie. Może to będzie lepsze. No i tutaj damy obrażenia. O, i tu są te trzy bossy do zabicia. Z nim wydaje mi się, że powinno pójść dosyć łatwo. Tym bardziej, że moje totemy nakładają blida. Znaczy zatrucie. A to na bossy powinno być całkiem spoko. Nie wiem, jak te kruki działają. Aha, są po prostu zrespione dwa kruki. I chyba jest git. A nie, bo w ogóle bije wszystkie trzy bossy naraz z tymi totemami. To jest mega. Mega spoko. Tam jeden dostaje mało, bo gdzieś na boku sobie stał, ale... Już pada drugi. Cyk. Teraz pada trzeci. Także akurat ta walka... Całkiem spoko dla totemiarza. No i tyle. Teraz trzeba wrócić do miasta. I tutaj tak, pierwszy kwestik zaakceptowany i tego oddajemy. Dobra, i kolejny punkcik i teraz na życie obrażenia fizyczne. Przyznanie zwiększonych obrażeń dla spugusów. A to jest jakieś leczenie. Zwiększa obrażenia wręcz i wręcz spugusów, ale to chyba nie działa na totemy. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wiem, co ja bym chciał iść. W zasadzie to bym poszedł. O, to będzie dobre. No i co? I teraz do góry. O, jest Nemezis. Czy jest coś ciekawego? Jest hełmik, ale chyba nie bardzo jest mi on potrzebny. Rękawiczki też średnie. Nie no, nie ma nic ciekawego. Także dajemy wypędzenie i czekamy na jakieś lepsze itemy. Ewentualnie mogę tego maga tutaj zrobić. Może mag będzie miał coś ciekawszego dla mnie. Dobra, padł mag. Jakiś pasek da. Pasek? Nie, buty. Szybkość ruchu i obrażenia od zimna, czyli shit, bo ja niestety nie bije z zimna. Jest level upik, 14 level i dajemy dalej tutaj obrażenia spugusów. No i znowu jaszczurka i zobaczymy, czy tym razem znowu może rzucić coś fajnego. Uwaga, niestety nic nie poleciało, ewentualnie jakieś brońki, które mogłyby być ciekawe, ale chyba... O, pasek, ale to już mam pod minionki. No to nie, to nic ciekawego nie mam. No i jest bosik i po tym bosiku chyba będzie wybór pod klasy. Tak mi się wydaje. Także po tym bosiku
będzie chyba szaman? Ty, ten bot został zmieniony, bo on nie miał takiego ataku. Także przerobili troszkę tego bossa. Dobra, no i pada bosik. Szybko, fajnie, pięknie poszło. Pasek poleciał. O, idealnie. Pasek pod minionki. Więc super, cyk. O, i mamy set nawet. A ten set jest do niczego. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, to muszę pogadać z babką. Czy z gościem, nie wiem, to chyba babka była. Tu muszę coś dalej zrobić. Dobra, jest level up, 15 level i dalej idziemy w te obrażenia. Dobra, i tu mamy mini bosika do zabicia, który pada nawet dosyć szybko, także nie powinno być z nim problemów. Pa, pyk, pyk, padł. Jest kolejny punkcik, no i będę mógł wrócić do miasta po nagrodę. Dobra, także gadamy sobie tutaj z NPC-em. Zobacz o szczelinach. Pyk. No i tu bym musiał punkty rozdać. Chciałbym już tego szamana rozdać. Bo... W ogóle kim ja chcę grać? Szamanem? Chyba szamanem. No, szamanem, bo tutaj są później zwiększone obrażenia dla totemów. O 10% na punkcik. Zwiększona szybkość inkantacji totemów. No i zobaczymy, co tam później będzie, nie? Później ewentualnie jeszcze tu będzie można coś dodać. Obrażenia wręcz to nie jest dla totemów. No zobaczymy. Bo fajnie by było, jakbym mógł wybrać już tą podklasę. A i tutaj dajemy w... To. Dobra, jest kolejny Nemezis, co tym razem. Berło i to nie wiem, czy to jest one hand, czy nie. Ale nie ma nic ciekawego. Tu też nie ma nic ciekawego. Także skip. Czekamy, aż będą jakieś lepsze itemy. I tu pamiętam, że był bosik. Taki, no, dosyć łatwy bosik. Ciekawe, czy on tutaj dalej jest. Czy zostało to w jakiś sposób przerobione. Z tego, co widzę, to mobki przychodzą tak, jak przychodziły. Więc myślę, że bosik też będzie. Przy okazji level upik. Kurde, tylko chcę ją teraz dawać. No tutaj nie mam nic ciekawego. Raczej. Chyba, że to dalej bym dał. Tam później coś, był jakiś totem pokazany, widziałem tutaj coś. Wrażenie od zaklęć dla totemów było, no. Więc to by mogło być ewentualnie spoko. Pamiętajcie, to bym musiał dać tak tutaj i teraz tutaj, o. Tam, ten bosik dalej tutaj jest. To nie jest jakiś mega trudny. Totemy mogą mi padać przy tym paleniu całym. Ale szybko pada. Pyk. Po bosiku. Dobra, tutaj jest poradnik craftingu. To mnie tak średnio interesuje. I lecimy dalej, tam jest kolejny Nemezis. Dobra, czy jest coś ciekawego? O, obrażenia wręcz to nie. Generacja życia, zwiększone życie z ugusów. Teorii. Dostrojenie siła. No ale ta zbroja jest do niczego. Dobra, wiecie co? Dam wzmocnienie i zobaczymy, jak te itemy się ulepszą. Jak będą jakieś słabe po ulepszeniu, no to się po prostu wtedy skipnie, nie? Może akurat coś ciekawego wejdzie. Jakaś ciekawa stata dodatkowa. No i z niego też. O, dużo odłamków leci, to jest spoko. No i tutaj mamy level kolejny. Więc damy sobie czas trwania zatrucia teraz. Dobra, no i tu z gościem muszę pogadać. No i tyle. Drużą gotowy, jeszcze muszę iść tutaj zrobić tego drugiego questa. A, tu jest ten bosik, dobra, pamiętam go. I po nim jest chyba wybór podklasy. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. On też powinien w miarę szybko paść. 7 staków zatrucia. No minus jest taki, że on dużo bije, nie? Więc totemy padają niestety, ale... Ale w miarę jakoś tam pada. To jest tak naprawdę chyba pierwszy taki trochę mocniejszy bosik. Nie jakoś bardzo, ale... Ale na tyle, że totemy potrafią paść, nie?
Dobra, no i patrz sobie. Podnieś odłamek i chodzimy tutaj. No i teraz będzie wybór pod klasy, dobrze pamiętam. Teraz idziemy na górę. Tu jest NPC, cyk. No, no. I wybieramy szamana. Potem burzy. Biorę. Potwierdź. Cyk. Czyli może pod tego totema będę grał. Zobaczymy, jak ten totem działa. Cyk. I już mamy szamana. Regeneracja many przy aktywnym totemie, pancerz. Akurat byłoby w miarę spoko. Ty i twoi słudzy otrzymujecie wyższe obrażenia? No, jak otrzymujemy? Zadajemy chyba wyższe obrażenia, coś takiego. Nie wiem. Dobra. Także co? Tyle.